biskupa prowadzącymi procesy podążać będzie relikwia z czaszka świętego Stanisława, biskupa i męczennika, niesiony przez asystę diakonów archidiecezji krakowskiej. Za relikwiarza podążać będzie ekscelencja księdza arcybiskupa Regina Olszewski, metropolita krakowski oraz eminencje księża kardynałowie. Następnie przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, orkiestra wojskowa oraz wszyscy zebrani na Wzgórzu Wawelskim wiernie. Wierząc w Rodownictwo Święte, wyruszamy w tegoroczną procesję do miejsca bezpieczeństwa świętego Stanisława, skupa i Bartemika na Skałkę. Niech w tej drodze towarzyszy nam świetny tanie do wszystkich świąt. Procesja wyrusza. Thank you.
śmierci zmartwychwstanie. Stał Pan Chrystus, martwych minie. Alleluja, alleluja. Uweselił lud swój minie. Alleluja, alleluja. Nie żałował życia swego. Mocny,
za którym stoją, na żaden strach nocny, na żadną trwogę, ani dbaj na strzały. Góry mi sieje przygoda w dzień biały, przygoda w dzień biały. Stąd wedle ciebie tysiąc głów polegnie, miecz nieuchronny ciebie nie dosięgnie. A ty zdumiały oczyma swoimi niechybną pomstę ujrzysz nad grzesznymi, ujrzysz nad grzesznymi. I żeś rzekł Panu, tyś nadzieją moją, iż Bóg Najwyższy jest ucieczką twoją. Nie padnie na cię żadna zła przygoda, ani się znajdzie w domu twoim szkoda, w domu twoim szkoda. Ojcze z niebios, Boże Panie, tu na ziemi jesteś wina. Twoje święte zmiłowanie, tu na ziemi jesteś wina. Twoje święte zmiłowanie. Nie chcę mieć Pana pleców cały czas na ziemi. Wszystko może, Ty nad nami zlituj.
Oh,
Jednoczy nas dziś w tym miejscu wspólna modlitwa przez przyczynę świętego patrona w intencjach Kościoła Świętego, ważnych spraw naszej ojczyzny, naszych rodzin i nas samych. W radość dzisiejszego świętowania wpisują się także ważne tegoroczne wydarzenia. W tym roku mija bowiem 770 lat od dnia kanonizacji świętego Stanisława, której dokonał papież Innocenty IV 8 września 1253 roku w Asyżu. Stąd już dziś nasze spojrzenie kierujemy w stronę tego miejsca, do którego we wrześniu z wdzięcznością pielgrzymować będzie cała metropolia.
Świętujemy także 800. rocznicę śmierci błogosławionego Wincentego Kadłubka, biskupa krakowskiego, historiografa i kronikarza, zwolennika wielu reform w Kościele i w Polsce, czciciela świętego Stanisława ze Szczepanowa. Jego relikwie niesione były w procesji i zostały umieszczone nieopodal ołtarza. 24 maja minie 50 lat od dnia święceń prezbiteratu księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, naszego metropolity. Odpowiadając na zaproszenie księży biskupów skierowane dziś do wszystkich wiernych archidiecezji krakowskiej, spotkamy się na modlitwie i świętowaniu w najbliższą sobotę w katedrze na Wawelu o godzinie 12, polecając najlepszemu Bogu osobę dostojnego jubilata. Wysłuchajmy fragmentu zaproszenia księży biskupów skierowanego dziś do wiernych naszej archidiecezji. Drodzy wierni świeccy, czcigodne osoby konsekrowane, przewielebni kapłani, członkowie wspólnoty archidiecezji krakowskiej. Wyrażając wdzięczność za dar życia i kapłaństwa księdza arcybiskupa Marka oraz za jego posługę, wspólnota archidiecezji krakowskiej wraz ze spodziewanymi gośćmi pragnie spotkać się na modlitwie i świętowaniu w sobotę 20 maja o godzinie 12 w katedrze Wawelskiej w Krakowie. Zapraszamy zatem serdecznie wszystkich kapłanów wiernych świeckich archidiecezji krakowskiej, by w tym dniu podczas uroczystej mszy świętej w samopołudnie na Wawelskim wzgórzu, a także w swoich świątyniach parafialnych w czasie nabożeństw odprawianych we właściwych porach znieśli do najlepszego Boga żarliwą modlitwę w intencjach księdza arcybiskupa i dali w ten sposób niezawodnie wyraz jedności Kościoła krakowskiego opartej na nauczaniu apostołów i ich następców. Z pasterskim błogosławieństwem i pozdrowieniem księża biskupi pomocniczy archidiecezji Zagórne Kapituły Metropolitalnej w Krakowie i prymasowskiej w Gnieźnie, duchowieństwa, żeńskich i męskich zgromadzeń zakonnych, szkół wyższych i uniwersytetów, szczególnie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, wspólnot kościelnych, ruchów, organizacji, stowarzyszeń szkół katolickich, także reprezentanci duszpasterstw i dekanatów archidiecezji krakowskiej. W uroczystościach uczestniczą także przedstawiciele wojska i służb mundurowych. To jest honorowa kompania Wojska Polskiego, kompania honorowa Policji, kompania honorowa Straży Pożarnej Szkoły Aspirantów. Przygotujmy nasze serca do celebracji Eucharystii, włączając się we wspólny śpiew pieśni i modlitwę. Thank you.